Chciałam serdecznie zaprosić na wielką świąteczną aukcję charytatywną, która odbędzie się 11 grudnia w Pałacu Branickich od godziny 18. Zapraszamy serdecznie na koncert, a po koncercie odbędzie się licytacja wyjątkowych przedmiotów, które wykonaliśmy podczas warsztatów artystycznych Drugie Życie Krawata i Biżuterii. Cały dochód z naszej aukcji zostanie przeznaczony na podopiecznych Fundacji Pomóż Im, hospicjum dla dzieci w Białymstoku. Zapraszam serdecznie. W akcji warto wziąć udział ze względu na to, że jest to inicjatywa, która ma na celu wsparcie charytatywne Fundacji Pomóż Im i hospicjum dla dzieci. A obraz, który trzymam w ręku, wiąże się z nią w ten sposób, że został wykonany na warsztatach. Produktów z recyklingu, tutaj węgiel jest z recyklingu, ramka również, szkło także. I został wykonany ręcznie. Drzewo symbolizuje zrównoważony rozwój. Jest to roślina, która, dzięki której mamy tlen na ziemi, a węgiel symbolizuje obfitość w energię elektryczną. Nie sztuką jest wyrzucić coś, co nam się znudziło bądź już się zużyło, ale nadać mu drugie życie, tak? Tak na sobie prezentuję taki naszyjnik zrobiony z muszelki i z poprzednich korali, który bardzo fajnie się prezentuje. Są różne krawaty zrobione, tak? Broszki z krawatów. Oprócz tego, że się fajnie bawiliśmy, że ratowaliśmy planetę, nadawaliśmy nowe życie tym rzeczom, to jest szczytny cel. Trzymam taki zapach do auta, który został zrobiony z fioletowego krawata, z biżuterii i kolczyków o zapachu lawendowo-świątecznym. Jak się mnoży dobra, to się dzieli radość.